Halo, halo. A tak sobie szybciej nagrywanie włączyłem. Zagramy sobie rankedy na łeście, ponieważ nie grałem od czasu resetu tych rankingowego i boję się, że zaraz zacznę spadać. Więc sobie zagramy gnarem na topie. Musiałem coś w kelena piknąć. O tym muszę ruszyć na tym łeście, bo. Raczej ruszyć. No muszę tu grać, żeby przynajmniej te esencje zdobywać. Bo nie mam tu wszystkich postaci. A ostatnio mam powiem, że ostatnie miesiące to się na UNE skupiałem bardziej. Tu jest D4 oczywiście po resecie, bo tu było D3 na solo kolejce. Na flexie było D4, no ale wszystko wracało jedną dywizję do tyłu, więc jest teraz D4, 0 LP. Early gang bot piszą. Caitlyn, Janna, o, paskudna linia dla nich, no. Chyba, że złapią jakoś ich pobiją. Musiałem właśnie coś piknąć w Kennena na topie, a. No, chciałem Shenna nagrać teraz ogólnie, bo pytaliście o Shenna, było parę komentarzy po Shen o Shenna. Ale nie piknę w Kennena, bo to może nie jest samobójstwo, nie jest to taki zły pik ten Shen, ale no nie chcę mu dawać darmowej kasy na klepto, więc musiałem rangem odpowiedzieć. Urgota też nie chciałem, bo Urgot już jest ten. No sporo jest Urgota na kanale. No ja zwarduję, no zwarduję. 1.20, coś zażyczył, tak. No nie musi już tak być. Tak szybko. Nie chcę tam wychodzić też, bo dostanie. Normalnie Władimir jest spoko na Kennena, też wam powiem, ale był piknięty. Więc sojku. Co durne gramy pod Ery, też nie wiem w sumie. Ery i drugie drzewko jest czerwone. Czerwone drugie drzewko pod lifesteala i sustaina na linii. Merce będą w tej grze składane. Ogólnie jak Caitlyn się nie sfiduje, patrząc na to, to oni będą mieli za mało ten AD obrażeń, żeby coś robić. Więc niesfidowana Caitlyn nie jest cacy, bo ja sobie Mary nastakuję, to w sumie ten Galio byłby fajny. Ale Galio jest ponerfiony. W sumie też coś tam zmieniali już w tym Shieldie, nie pamiętam. Kasady nie ogólnie byłby jeszcze lepszy. I też mamy Kayle, więc trzeba pasywnie w miarę zagrać, bo ta postać jest, no nie jest aż tak użyteczna na początku. Ma czerwone drzewko, też ma czerwone drzewko, czyli raczej ciężko go będzie zabić. Tak mu te klepto ładuje, bo ja chcę miniona sobie dobić. Ile worków z pieniędzmi dostałeś, przyznaj się. Pierwsza gierka dzisiaj. Oni w dżungli Sejuani mają krowę, dobra. Bardzo ładnie, tyrajcie ich tam, koleżcy. Ner jest spoko, ale już tak jest ponerfiony ten gnarek, wam powiem. Od czasu tych zmiany, te nerfy na ten rage, to już było z 2 lata temu chyba. Świat nie jest gotowy na gnara, tak mi się wydaje. Nie, a tak szczerze to po prostu no. Krótsza jest ta forma, z tego co pamiętam, dużo krótsza. I katapulta snajpi tam moje miniony, też mi się to podoba. Ej, Vladimir robi double na ganku, a mi się nie podoba. Idź sobie. Ja nie mam tyle obrażeń, co ty. Mały kurczaku skaczący. No jak no, Jarvan się wali na midzie, to teraz może tak grać. Nikt mu nie zabroni. Ale ja mam susty, więc się nie martwię też. Jarvanek, ale spóźniony troszkę. Na golemsy przejdzie. Wygrywam w CS-kach, więc okej. Tego agresja się nie przydała aż tak bardzo. A teraz bym miał formę, to fajnie byłoby wbić w niego, nie? Jarvan golemy kończył. Myślałem, że podejdzie, szczerze mówiąc. Ma Ignite? Nie, ma TPK. No jak ja teraz dostałem z tyle HP, to jest wiadomość dla niego, że tutaj jestem dalej, więc to jest takie whatever. Przynajmniej mogę dofarmić sobie minionki. Nie podoba mi się ten Jarvan kradnący expa teraz, no ale no nie wiem, są taktyki z Westa, z diamentu. On mi to nie pomaga, on tak jest za daleko, żeby coś zrobić. Ma się tam zbejtować.
Strasznie się dał zbajtować. Fajny jungler? Fajny West? Nie chcę narzekać, ale no to było tak pewne, że przecież coś się święci, jak ten Kennen nie wrócił. Tylko tak sobie został na tej linii, tak po prostu randomowo. Mogę buta kupić, nie zdążyłem. Się zawahałem. Aha, z tego. Dobra, z komentarza. Bo to widzę, że wygrywa, więc niech się nie tiltuje ten Jarvan tylko i będzie cacy. Ja teraz już niestety będę mieć ciężej, jaką killa dostał. Jakby on bił wcześniej, ale wolał golemy dokończyć, no nie winię go za to. Jeszcze radę mu dał. No to już na pewno jest pograny, już nie mogę z nim na pewno tradeować. No fajnie masz, baw się tam. Dobrze, że sobie mogę z Q farmić, to jest plusik. No nie wiem, no patrz jak teraz abuzuje, no co to jest, no. Mareda, no też go nie można winić, no ale bez przesady. Nie podejdę do tych milionów, mogę go wyciągnąć najwyżej. Nie chcę się głupio wywalić, a coś czuję, że mogę się wywalić. Znaczy dobrze gra ten Kennen, nie? Ale no mówię wam, że jak ja bym tak grał, albo można też tak grać na topie, to zostanę spanishowany w sekundę. A nie ma się sensu teraz nie natradować, bo ma Redzika. Czyli ma regen dodatkowy. Już teraz nie ma, no. Ale już jestem trochę spizgany jestem. Shieldika mam antymagicznego mam teraz. On jeszcze outrange'uje naprawdę? Myślę, że mam podobny ręcz z tym Kennenem, ale mam większy zasięg z tego co widzę. Nie wiem czy w tym wypadku nie wiem gdzie złożyć resistów pierwszych. Widzę ten Java na tym bocie. Gdzie przychodzi to nie chcę tak nic mówić, ale co widzę, że gdzieś jest na linii, tej linii tam umierają. Ma jedną asystę. Mamy fajne combo też z Jarvankiem. Więc no. On rzuca tego, robi R-kę, a też wchodzę tam ze swoją R-ką i wtedy mam zawsze ścianę. Zawsze mam stunę. Problem jest taki, że teraz nie mogę wrócić do bazy, bo mu plate oddam. Ale jest blisko Jarvanek. No teraz jest ten cooldown jeszcze właśnie, że on jest teraz gnary zmęczony i nie ma formy, to też jest takie seto jest, wam powiem. Może mi wykarują, znaczy no gram też na topie, no na linii takiej superowej, następny tepek może na linię pójść, tylko że Kennen też będzie super w teamfightach. Tylko on ma ereczkę. A ty masz piąty poziom jeszcze. Dobra, zaraz on spierdzielił, obaj zagrali, nie wiem co. Czy chciał go zabić, ale miał dużo HP jeszcze ten Jarvan, nie było wcale tak mało, tego nie miał. Ale dobra, spanishowany, to się cieszę, że został spanishowany za te swoje pushowanie. To się bardzo cieszę. Muszę nie dopuszować, na pewno. Jednego playta mogę chyba, Sergio jest na midzie, więc na pewno mogę, on TPK jeszcze nie ma, więc jeden playcik leci na pewno. Może dwa nawet? Spróbujmy dwa. No, jest niszczona taka niestety, ale tego się można było spodziewać. Dobra, fajnie. No jest zły, teraz ani zabije mnie. Bez erki nie ma prawa mnie zabić. Tylko on teraz może plejty zebrać. Ale użył protobelta już. A ja mam za dużo pieniędzy, żeby się bić. No ale muszę tego Black Cleavera złożyć, za fajny jest. To dużo daje. Chociaż mogę jeszcze zostać i buta pokreidować. Czemu nie zaatakował teraz? Co się stało?
To ja mam tyle pieniędzy, no ale dobra, to mogę zostać jeszcze. Udaje, że się boję, nie gram aż tak super agresywnie. Masz combo? Ładnie, no. Wyszło ten nasze. Ja bym te plate'y wziął. Miałem formy, tylko dlatego podszedłem, nie? On strasznie mało cooldown na tę merkę miał. Teraz nie wiem, czy Sejuani nie przyjdzie. Dobra, ręka na flashu, jakby rzucała erkę. Jest, dobra, plejcik się weźmie. Ładnie, no, spaniszowany ten. Ale niszczą tego bota. Miło mi bardzo. To jest mocna linia, ale widocznie no, Pike raz huknął i Janna umarła i tyle. I się linia by snowballowała na tym bocie. Nie chciałbyś ten, w Spectre Cole na pewno, nie? I w Resisty. Wczoraj wolałem też Resisty kupić, ale nie ma tragedii. No jest, no, na bardzo dobrej drodze, bardzo szybki Black Cleaver. Ja ten DTP-ka trzymał na bota, bo właśnie na midę, jak Sejuani przyjdzie na bota. U nich ten Vladimir tylko jeszcze jest problemem. Ale myślę, że... Tepować teraz? Kurde, nie trafił tego Pokersa. Mógłbym teraz tepnąć tam, ale nie mam formy. No to troszkę sterowali, bo gruby shutdown do Władimirka. Władimir to niestety jest taka postać, co potrafi 1v9 zrobić. On tutaj go nie ma, a ty chcesz z tym. Przy części na mnie mapy patrzeć. Dobra, dobra, tu trzeba pomóc koleżance. Formy nie mam za bardzo. Tylko tu z trzech typów, ale zrobi chyba ten firsturę, co? Zrobi. Więc przydał się ten heraldzik. Ja nie mam co robić na tym topie, to jest taki problem. Ale fajny, znaczy ta mechanika gnara mi się podoba tego rage'u bardzo, nie? I w sumie jak on wyszedł, to pamiętam, że był popularny cholernie i był mocny. A tak jak mówię, on dłuższą miał, dłużej trwała ta forma i nie było tego cooldownu pomiędzy przemienianiem się. I wtedy na przykład mi się podobał gnar podał tataczki, bo miał sens jakiś, powiedzmy. A też dostał buffa mojego chyba w ostatnim patchu, nie? Coś takiego, coś tam dostał. Na pasywkę chyba? Znaczy na ten, na pasywkę z tego W? Już nie pamiętam. Albo na ten, na dużą formę chyba stun cooldown zszedł, no. Tak. Częściej jest ten stunik. Patrzcie, co 5 sekund. A to nie jest jakiś super ciężki do trafienia stunek, więc fajnie. Zatrzymałby mi to i najchętniej tej Kaylee. Wezmę tylko to, co nie będzie mogła. A niszczą na tym bocie, no. Nie no, bo linię miałem spuszowaną, więc miałem priorytet, więc sobie dlatego zostałem. Nie wiem, czemu oni tak się wycofali, czy mało HP ma ta Kai'Sa, no ale dobra, znaczy wpadnie mi napierdziela, ale ja teraz całą wieżę bym stracił przez to. Myślałem, że wbije w nich, wiesz, dlatego stypowałem. Tylko dlatego. A sobie wezmę tego wave'a. Mam formę niby, nie? Jak Q teraz rzuci, to mówisz, pewnie go wybije. Na merce warto wrócić. I HP dużo straciłem. Chociaż w sumie. Mogło to być w krzaczku na dole. No nic nie robię na razie w tej grze, ale to jest magia top lane'a, to wiecie. No tak czasami to wygląda. Widzę, że się zesłapowali ze mną, to okej. Powinno być na odwrót, ale no okej. Jarvo wziął pierwszy, wieżę na górze. Tylko nie wiem, wiecie, nie wiem. Czy nie jest dla nas gorzej, że czekamy. Głównie przez tego Władę, ale mamy też tą Caitlyn, to jest takie właśnie zagwozdkę on teraz. Ja ją potyram, o tu sama jest ogólnie. Nie, nie trafiłem. Jakbym trafił, to mógłbym ją zabić.
Ładnie, z Tyrana. Na ledwo co ją ta R-ka złapała. Idą tak, do mnie? Nie, dżunglę robią, dobra, to ja wierzę, cisnę. Wat jest tam, dobra, tylko Wat mi możesz zabić teraz, raczej solo. Ale mercy muszą być, bo nie dość, że ma masa magicznych obrażeń. No Caitlyn też tam nie ma, ale to nie jest wymówka, że mnie tam nie było, ale chcę to spuszować. Out of position, ale nie umarła, nie ma R-ki. No mają R-ki jeszcze wszystkie, nie? No właśnie, ale wypękli. Ładnie to skombowali. Ciekawe, czy miał pula ziomek. Ale pizło R-ka tego, widzieliście? Znaczy, no widzieliście, ale no, fajnie, fajnie to wyglądało. Dobra, i teraz płaszcz. Już jestem w miarę bezpieczny na ten moment. Janna jakby była z przodu, to mogłaby to R-ką odepchnąć, nie? Ten ich gwiazd. Ona też muszę na nią uważać, ze swoją R-ką. Ale z fleszem ciężko uniknąć Gnarę. No, jest w plecy taka Caitlyn potężnie, więc ta gierka raczej, no, powinna być wygrana. O, złożyła tego Witzenda. Witzend dostał zmianę. On nie jest taki głupi na Gnarze teraz. Chociaż nie, bo to na ręcz postaci tam mniej leczy. Co, aż do milionów idzie? O, chyba ta Caitlyn już się ma dość, chyba tak mi się wydaje. Dobra, KDA jest nabijane na Caitlyn. Stiltomana jest, no to ja wiem, też nie przepadną za Janną właśnie. Tak jak mówię, jeden huk po prostu zostali i pękli na bocie, tak musiało to wyglądać. Była gierka od analizy fajna. A jakby to nie siadło, to niby bota wygrali. Przez te shieldziki. Ale kiedyś to była taka super linia, pamiętam, Janna, Caitlyn. Puszowało się i nie dało się nic zrobić na nich. Ale jak bacie właśnie jakiegoś Thresha albo Paukersona, to już jest gorzej, bo... Patrzcie, ja to jestem zmęczony jeszcze. Dobra, już nie jestem zmęczony w sumie. Się pniacze jakieś przydały. Na mercach, no chyba wytankuję, ale mogę pęknąć też, nie? Ja mam problem, że nie mam defensywnych przedmiotów za bardzo. Mógłbym ich z Drinkera jeszcze złożyć. Ale wolałbym HP więcej. Ja bym poszedł na sidelines, tylko nie mam TP-ka, nie? O, bez R-ek ich zabili, w ogóle śmiesznie. Ja mam formę zaraz. Dobra, myślę, że Worf za niego jest chyba killek. O, nie trafiłem, sorry. Tak trochę ukradłem z łapy, no. Ale ja myślę, że ona będzie uciekać. Czemu ona się biła z nami, ta Sejuani? Sejuani jest spoko, ale nie masz tak wielkich obrażeń sama, szczególnie jak jest pod full tanka. No wiem, ja powinien być na tym bocie. Powinienem tam być, ale no jakby mnie tutaj nie było, to byśmy tego Bada raczej nie zabili. Redukcja heala też ma sens, też powinien kupić tego Blade'a. No, kupię go teraz. Chociaż mam na całego tego, no, na Adaptive'a. Fajny jest na Władimira, na Erkę ten, Kennena jest ok, ten Adaptive, więc moim zdaniem jak najbardziej na propsie. Ale żebyś nie umarł na nią głupio, ostatnie co by nam się teraz sprzedało, to żeby ta heala zdobyła jeszcze. Caitlyn. Dobra, resistów już jest w miarę okej, ładnie. Idziesz na górę? Nie, robi te. No, merce poskładane i nic nie mogą zrobić. Jeszcze jakiś teamfight im może boski taki siąść, ale no to nie wiem. Mamy dużo obszarowych obrażeń. No tak, tak, a ja będę pokarm dla rybek, to będzie moja farma. No już mi na topa wysłała. TP credit jak co koledzy. Tylko trzeba dobrze na, na około tej formy grać. Właśnie mi się podobał ten taki full attack speed gnar pod botka, bo szybko ładowaliście tą formę. Nie było czegoś takiego, że o, nie było na przykład teraz was w teamfajcie. Nie mam fleszyka, nie widzę nikogo, nie mam wizji. No powiedzmy, że zaryzykuję.
4 sekundy, fajnie. Bo gram CDR-y z drzewka, tak, CDR-y gram z drzewka. Mogę buta po prostu chyba na drugie wziąć, nie było to w sumie raczej pomysłu. Malecik teraz? Redukcję chciałem dać, dobra. Bo nie mamy jeszcze chyba w ogóle, no właśnie, na władzie. Już jest radencik, też się troszkę leczy. Plitwórek. No, przyda się. Redukcja się zawsze przyda. Jednak nie ma jakiegoś tego, to wiecie, summoner heal jest bazowy ten healing taki, więc... Znaczy jak mają tanka, to tank ma sporo tych... Ale tu wejdę zaraz zerki, nie? Co wjechał? No, to mi się podoba właśnie, że mogę sobie tankować. Ja tego bota zrobię, wierzę. Czemu ona nie cofa nawet do bazy? Outplayed, no zostałem zaoutplayowany. Ja mam TP-ka, dlatego tak zostaje, no. Ona tu recalowała, serio? Jest bronią na wieżę, tutaj presję zbieram. Może ona sama tego nie obroni. Czy oni pójdą na tego barona od razu? Masz kamulce na ryj. Szybko go zrobili na górskim jednym. No ja sobie cofnę, bo jestem, nie jestem tak trochę z drużyną. Dobra, chrzanić tę redukcję na razie. Chociaż mogę to sprzedać i będzie na redukcję. A masz TPK? Dobra, mam TPK. To są 1-3-1 chcą robić? Nie wiem, czy nie topować do tego władzie. Nie wiem, czy oni go potyrają beze mnie. Nie wiem do czego, nawet do wieży mógłbym. No, takie to trochę jest. Dużo nasz shielda wzięła, teraz powinna się wycofać. Dobra, dali radę. Zaufałem im, tak powiem. Tu tepnę, tu jest fajny tep. Chyba sama chyba by porobiła. Ale możemy te dwójki w końcu wziąć, dzięki temu. Jakieś inne, wiecie, otworzyć mapę, otworzyć bazę z innej strony. Dzisiaj w ogóle są playoffy też, bo dzisiaj jest piątek, jak to nagrywam, bo muszę mieć odcinki na weekend, bo idę na urodzinki. Od braciszka, więc troszkę do przodu nagrywam. Dzisiaj są playoffy, Fnatic na Splice dzisiaj gra. I jutro Regen G2. No G2 raczej powinno wygrać i Fnatic wygląda niemiłosiernie mocno w tych playoffach i ogólnie w tej drugiej połówce splitu. Odbiłem się od flagi, fajne. Ej, nie stymowałem tego dobrze. Źle to stymowałem, no ale okej. Okej, sobie tripla dzięki temu wzięłem. Znaczy, czy Jarvan chyba wyłączył erkę, nie? Bo Kenem w ścianę nie został wcięty. Tak to był umarł na stunie. 24 minut, no rankedy na D4 właśnie. No nie wiem, ja pocisnę sobie challengera na unę, bo tam jest 215 punktów, więc jeszcze jakieś 20 punktów i będzie challenger z tego co widziałem. Dajcie znać, czy wam się odcinek podobał, zostawcie lajka, suba, papatki.